Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Torchlight 2, w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Game Store. I tym razem dzisiaj i tylko dzisiaj do jutra, od 30 grudnia do 31 grudnia do godziny 17, jest to Torchlight 2. Torchlight był już co najmniej raz za friko na Epico. Jest to świetna gra, moim skromnym zdaniem jest to najlepsza gra Diablo podobna, jaka w ogóle wyszła, lepsza od Diablo 3. Diablo 3 z dodatkiem jest konkurencyjna z podstawowym Torchlightem, nie wliczamy w to modów. Niestety gra nie jest tak popularna jak Diablo, no bo Diablo to jest Diablo. Przy czym nad Torchlightem pracowała ekipa, która oryginalnie wymyśliła i stworzyła pierwsze i drugie Diablo. I oni się później pożarli, oryginalny Blizzard North się rozpadł, ekipa poszła w różne strony, Bill Roper założył Flagship Studios i zrobili Hellgate London i kilka innych gierek. Właściwie Mythos i Hellgate London i tylko tyle zrobili. Och well. A reszty gości, nie pamiętam z imienia i nazwiska, pozakładali inne firmy, przy czym w tym Runik, który to właśnie popełnił Torchlighta 1, 2, wcześniej bodajże Fate zrobili i jakiś czas temu się rozpadli po zrobieniu moim zdaniem najlepszej gry z ich rosteru. Był to Hob, zresztą Hob był dawany przez Epica również za friko i gdyby tu był w tym miejscu Hob, to bym w ogóle peany piał na cześć tej gry. I zrobili Torchlighta 3. Troszkę liczyłem, że ta lista, która wyciekła, jest nie do końca prawdziwa i że tu będzie Torchlight 3, który nie jest złą grą, ale nie jest tak dobrą grą, jak powinien być. Ale Torchlight 3 potrzebuje mocnego kopa z zastrzyku finansowego, który pozwoliłby im no, zrobić coś lepszego z tamtą gierką, która jeszcze nie umarła, ale właśnie dogrywa. Dobra, zamiast kontynuuj, kliknę sobie nową grę, stworzę nową postać. Jeżeli chodzi o tworzenie postaci, jest kilka fajnych patentów do wyboru. Macie kilka klas. Jest żarodziej, czyli mag, tak jakby ognia, Ember, tak się nazywa, ten surowiec magiczny, który... troszkę mi to przypomina Spatch z świata Warhammera, czyli magiczny surowiec, który korumpuje? Korumpuje chyba będzie po polsku, nie mogę sobie poprawnego słowa przypomnieć, ale blisko ten. Berserk, czyli taki bardziej meles, inżynier oraz łowca. Jak widzicie, stylówki są bardzo czaderskie, można zmienić płeć klasy na ekstra i macie też zwierzaczka, gdzie jest, wybierz klasę, aha, to tu się wybiera klasę, złapmy, nie wiem, takie coś, może takie coś, albo nie, weźmy sobie Gunnera, imię postaci, lola, na przykład, bo why not? I teraz będziemy mieli zwierzaczka do wyboru. Jest tego troszkę, powinien być Facehugger, który mnie zawsze rozbraja. On, nawiązanie mocne do Half-Life'a 2, to znaczy w Half-Life'ie 2 jest to nawiązanie do Aliena, Aliens serii, a wydaje mi się, że to jest bezpośrednio z Half-Life'a 2. Mogę się mylić, niech mnie ktoś poprawi, bo ja w Half-Life'y nie grałem i chyba to zostało dodane do gry w momencie, kiedy ta gra pojawiła się na Steamie. Może się mylę, może nie. Nie wiem, dlaczego jest na Epiku, ale okej. Jest kilka tego do wyboru. Weźmy sobie, nie wiem, jelonka, jelonek zawsze na propsie. Nazwijmy go jelonek. Prawie za każdym razem tak robię, żeby nie było. Niech sprawiedliwości stanie się zadość. Tam normalny jeden gracz i lecimy. Można grać ze znajomymi, oczywiście multiplayer działa. Ta gra jest wtedy po 1000-kroć lepsza. Zapomniałem, że to ma dubbing. Bohaterów stawiło czoło. Było ich trzech, w każdym z nich inna... Dobra, przewińmy to. Klasyk jest klasyk. Spacją nie, tu się altem czymś się zatrzymywało. Postać na stałe, muszę to zmienić, bo to jest podstawa dobrej gry, sterowanie. Ruch atak, użycie ekwipunek, utrzymaj pozycję. Tak, spacja. I coś innego było pod spacją, ale teraz już nie jest. Co? Co on zrobił? Zamknę wszystkie okna. Okej, nie zapisał. Dobra, teraz powinno być. Teraz jest dobrze. I można stać, i można strzelać. Tu jest jeden koń, z którym można pogadać, więc klasyk. Ten koń chyba nie będzie z tobą rozmawiał. Czyli nie można pogadać, ale tak jakby prawie można.
I jeżeli graliście w jakąkolwiek Diablo gierkę, to system jest ten sam, schemat jest identyczny, zasadniczo nic się nie zmieniło. Idziemy po prostu tylko w najlepiej do tej pory moim zdaniem wykonanego Diablo klona. Ta gra jest tak dobrym Diablo klonem, jak jakaś gra może być dobrym Diablo klonem. Przy czym samo Diablo nie jest tak dobre jak ten Diablo klon. Przynajmniej taka jest moja opinia, nie wszyscy się z tym zgadzają. Niektórzy ludzie bronią Diablo, ale ostatnie Diablo było, no umownie, no, czy dopiero z dodatkiem się zrobiło w miarę okej. Bo samo podstawowe Diablo 3 bardzo odeszli od tego, czy miało być. Najlepsze Diablo to jest drugie Diablo. Przy czym ja strasznie nostalgia w stronę pierwszego Diablo z dodatkiem. Fire się chyba tak nazywał, dodatek do pierwszego Diablo, jeżeli nic nie pokręciłem, tak? I nie będę ukrywał, że pierwsze Diablo w moim serduszku ma specjalne miejsce, no ale ten. A drugie Diablo jest fantastyczne, trzecie Diablo nawet z dodatkiem nie dorasta drugiemu do pięt, no ale drugie się już tak zestarzało, że się ciężko gra. A ta gra ma najbardziej vibe, jakbyście wzięli drugą część Diablo. Uah, gorąco, moment. Szybnijmy to, rzućmy ty na podłogę i będzie potem posprzątał. A, trafiłem na łóżko. I jakbyście wzięli drugie Diablo, przenieśli je totalnie w 3D i dodali troszkę bardziej komiksową grafikę. To jest Torchlight. I Torchlight jest fantastyczny, mechanika rozgrywki, klasy, to jak działają postacie, ten no humor momentami. Jest super, nie ma się zasadniczo do czego przyczepić, nie ma ani jednego momentu, w którym bym powiedział, że ta gra no zsie i gdyby to zmienili, to by było super. Nie, zasadniczo wszystko jest ekstra. Jedyną rzeczą, której mi brakuje, to że nie ma Petalisa i nie znalazłem żadnego moda na Petalisa i zasadniczo to jest smutek i mam pukawkę farmera, ubierzmy pukawkę farmera. Mogę ubrać pukawkę farmera. BUM! Mam wielkiego gana teraz! W ogóle jest taki trochę klimat indiański może? Znaczy właśnie nie natywnych Amerykanów, tylko Indian z filmu. O tym myślę, nie? O tym takim bardzo, bardzo niepoprawnym politycznie podejściu do tematu. Skoczmy i zaraz komuś walimy tą pukawką, ale znaleźliśmy drugi kuferek. Jest złoto podniesione. Coś to jeszcze było? Nie, tam już byliśmy. Tu się chyba dało mapę włączyć też na BUM! Na cały ekran. Co mi się tu działo? Nie zmieniłem jeszcze sterowania tak jak lubię do końca poza spacją, tym przywiązaniem. Jak gracie magiem albo właśnie strzelcem łowcą, nie wiem jak się w sumie ta klasa nazywa w tej grze po polsku, Gunner, to spacja to jest, znaczy spacja, przywiązywanie postaci do ziemi, żeby wam nie biegała i nie rzucała się w różne dziwne strony, to jest podstawa, bo inaczej po prostu grać się nie da, a szkoda. Ale jeżeli nie graliście w Torchlighta, ja tak tylko lecę i poglądowo bardzo pokazuję mniej więcej jak wygląda rozgrywka, nie? Ale jeżeli macie znajomych do pogrania i zastanawiacie się w co zagrać, to naprawdę Torchlight jest tą gierką, która zasługuje na znacznie, znacznie większą rozpoznawalność niż ma. Ludzie tam kojarzą, że jakiś Torchlight jest, niewiele osób grało z tego co kojarzę, a gierka jest fantastyczna, aczkolwiek fanów ma bardzo wiernych. Z drugiej strony, no jak ktoś już pograł, to raczej się staje fanem Torchlighta, bo albo ludzie lubią ten typ gry i to jest dobra gra, albo ludzie nie lubią tego typu gry, więc ich nie interesuje, więc co za różnica, nie? Czy jest dobry Torchlight, czy nie. Jak ktoś nie lubi Diablo klonów, to go to nie zachwyci, choćby nie wiem co. Dobra, dostaniemy się może za ten mur, naokoło, kielonek poszedł tam tłuc wszystko, co się rusza. Wbijmy. Na chwilę powinienem mieć level, czy wbiłem level? Nie, chyba jeszcze nie wbiłem. Złota mikstura jedna, druga. W ogóle tu macie tego peta, któremu możecie zmieniać tryb na tryb agresywny, sam będzie latał i atakował wszystko co się rusza, też fajna sprawa, możecie go zrobić w takim trybie bardziej ochronnym, możecie tego swojego peta wysyłać do domu, żeby sprzedał wam wszystkie rzeczy, więc jak wam się plecak zapełni, możecie to przerzucić do kielonka i kielonek popatataja do bazy, sprzedać wszystko i wróci. I nie musicie robić przerw takich długich jak w Diablo, że a co chwilę trzeba wrócić do bazy, wyprzedać, to tutaj możecie tego peta i sprzedaj mi wszystko. Bardzo wygodna rzecz i o dziwo spodziewałem się, że, bo te powroty do bazy w serii Diablo czy tudzież Dungeon Siege były czymś w stylu refrenu,
że człowiek musiał przerywać rozgrywkę i moim zdaniem za szybko trzeba było wracać, ale bez tych powrotów gierka robiła się monotonna. A tutaj jednak to działa jakoś tak, że ta monotonia nie... Nie boli i dzięki temu też jest więcej zabawy. To jest jedna z tych gier, co tylko jeszcze jeden level, tylko jeszcze 5 minut, tylko jeszcze... jeszcze jeden stage, jeszcze jeden poziom Dunga i 3 godziny później o, nie wiem, 3 w nocy, czy tam 5 w nocy jest takie... Powinienem był iść spać! Mogę to podnieść? Nie mówcie mi, że się zblokowało. O nie, jakieś fajne naramienniki mi zniknęły. Bo tu jest ta skrzynka, albo tu jest ten ten. Cóż. Och, well. I znalazłem karabinek krótkolufowy. Czy mam coś fajnego do ubioru na postać? To jest lepsze. Tego nie mogę. To... Makane po co? Susty. Och, well. Czy dostałem już jakieś skille do rozwinięcia postaci? Tak. Standardowe rozwijanie postaci, 4 statystyki, siła, zręczność, moc i żywotność. Większych zmian nie ma, system jest jaki jest. I pod K, czy pod J, nie pod L? Pod czymś były jeszcze zdolności... skille do rozwinięcia. Momencik. A, teraz już mam czakram. Dobra, czakram mam. Czy mi się to robiło? S. Nie skojarzyłbym. I macie standardowe, mniej lub bardziej drzewko rozwoju z 3 różnymi ścieżkami, czyli jest dla każdej klasy 3 ścieżki, czyli tych buildów się nagle robi całkiem sporo. To jest coś, od czego zaczęto odchodzić w późniejszych Diablo klonach i czego mi strasznie brakuje, jeżeli gra nie ma jakiegoś systemu rozwoju postaci mniej lub bardziej w sensownych takich kierunkach, że mogę wymyślić swój build i grać jakimś typem danej postaci. Nie, że wojownik to jest wojownik, tylko mam... jakiś rodzaj wojownika, tak jak tutaj mam gunnera i to może być rewolwerowiec, może być ktoś z tym, ze strzelbą taką, snajperą czy coś, a może być jakiś bardziej w kierunku łucznika, wiecie, elfy, glewia, czakram czy jak to nazwać i magiczne motywy, więc jest kilka sposobów na rozwijanie tych postaci w różnych kierunkach, co mi prywatnie się bardzo podoba i dzięki temu ta gra zyskuje, jak dla mnie, ogromnie. Więc jeżeli nie graliście, naprawdę proszę was, dajcie szansę Torchlightowi, to jest świetny Diablo klon i możecie wsiąknąć okrutnie. Ja. To jest ryzyko, że mi Epic przypomniał o istnieniu tej gry, bo ja mam teraz nagrywki do zrobienia z Genshina, więc ja. Ja wam dziękuję za uwagę, widzimy się następnym razem. Pamiętajcie, że ta gra jest do wzięcia od dzisiaj, od 30 grudnia, od 17 do jutra, do 31 grudnia, do godziny 17. Jutro będzie ostatnia taka bardzo gierka, z tego co ja wiem. Zresztą papier pakunkowy zdradza mniej lub bardziej, co to będzie. Aha. I no cóż, potem może być krucho, nie wiem czy będzie cokolwiek na Epiku, więc ja mam już łezkę w oku, ale zobaczymy co przyszłość przyniesie. Link na dole w przypiętym komentarzu, ja wam dziękuję za uwagę, widzimy się jutro i hej! Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tag kreatora Wizu. A ja teraz muszę siłą to wyłączyć i zabrać się za... no, kolejne, ale dobra, jeszcze 5 minut. No może 15.